Jaya Charyadava, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 15. płyta, 56. ścieżka. The following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 15, tekst 27. Dany przez Jego boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nagrany 5 grudnia 1973 roku w Los Angeles. Pradyumna, tłumaczenie. Teraz jestem zauroczony do tych instrukcji przekazanych mi przez osobę Boga, Govindą, ponieważ są tak nasączone instrukcjami, aby uwolnić płonące serce ze wszelkich sytuacji czasu i przestrzeni. Czytaj znaczenie. Pradyumna. Tutaj Arjuna nawiązuje do instrukcji Bhagavad Gita, które były przekazane jemu przez Pana na polu bitewnym Kurukshetra. Pan zostawił swoje instrukcje Bhagavad Gita nie tylko dla korzyści Arjuny, ale również na powsze czasy i na wszystkich tam ziemiach. Bhagavad Gita, wypowiedziana przez najwyższą osobę Boga, jest esencją całej wiedzy wedyjskiej. Jest to wspaniale przedstawione przez Pana osobiście dla wszystkich, którzy mają niewiele czasu, aby studiować obszerną literaturę wedyjską, jak Upanishady, Purany i Vedanta Sutry. Jest to tak umieszczone w studium wielkiej historycznej eposu Mahabharaty, który był szczególnie przygotowany dla osób mniej inteligentnych, kobiet, pracowników, robotników i ci, którzy są takimi bezwartościowymi potomkami brahminów, ksiatry i wyższych grup wajsiów. Problem, który powstał w sercu Arjuny na polu bitewnym Kurukshetra, był rozwiązany dzięki naukom Bhagavad Gita. Znowu, po odejściu Pana z wizji z ziemskich ludzi, kiedy Arjuna stał w obliczu walki, on chciał znowu pamiętać wielkie nauki Bhagavad Gita, aby po prostu dowiedzieć się, że Bhagavad Gita, po Bhagavad Gita można sięgać we wszelkich okolicznościach. Nie tylko dla takiego ukojenia od wszelkich rodzajów umysłowych takich niepokojów, ale również, aby wydostać się z wielkich takich zawiłości, które mogą niepokoić kogoś w jakiejś krytycznej chwili. Łaskawy Pan zostawił poza sobą wielkie nauki Bhagavad Gita, tak żeby każdy mógł przyjąć instrukcję Pana, nawet kiedy Pana nie widać, nie widzimy materialnymi oczyma. Materialne zmysły nie muszą mieć jakichkolwiek takiego oszacowania Najwyższego Pana. Ale dzięki Jego niepojętej mocy Pan może osobiście inkarnować tak dla percepcji zmysłowej uwarunkowanych dusz w odpowiedni sposób poprzez tą agenta materię, która jest również inną formą manifestowanej energii Pana. Tak jak nie mamy wiedzy o Krysznie, my uwarunkowane dusze. Dlatego dla naszego zrozumienia On jest tak łaskawy.
On wstępuje jako Archamurti. To bóstwo, które my czcimy, jest nazywane Archavatara. Inkarnacja Archa. On przyjmuje nasze czczenie, nasze modlitwy, nasze wszystko. On zstąpił w taki sposób, aby być przez nas tak trzymany. To jest Jego łaska. Dlatego nie powinniśmy uważać, że to Archa Kryszny jest zrobione z kamienia. Jak ateiści mówią, że te głupie osoby czczą poganie, oni czczą. Nie. My nie czcimy kamienia, my czcimy Krysznę, ale tego oni nie wiedzą. Kryszna pojawił się przed nami, ponieważ obecnie nie możemy widzieć za wyjątkiem kamienia i drewna. Dlatego odpowiednio do naszej wizji on pojawia się w taki sposób. Inaczej, jak my możemy to postrzec tutaj? Oni szukają, kim jest Bóg. Ale tutaj jest Bóg. Tutaj jest Bóg. Dlatego w pismach jest zakazane. Jest to zakazane, że kiedy czcisz bóstwo, nie powinieneś myśleć, że ono jest zrobione z drewna, czy kamienia, czy czegoś innego, materialnego. Nie. Czym jest ta materia? Materia? Materia oznacza energię Kryszny. Tak promienie słoneczne, czy jak blask tego światła. To jest energia tej lampki. To nie jest odmienne. Podobnie jak Kryszna mówi w Bhagavad Gita. Ta ziemia, woda, ogień, powietrze, cokolwiek materialne, to jest ekspansja Jego energii. Dlatego On może przyjąć Twoją służbę poprzez swoją energię. To jest Jego wszechmoc. To jest nazywane wszechmocą. Ty nie możesz zrobić czegokolwiek dzięki swoim osobistym wysiłkom, swoją energią, ale ty możesz czasami zrobić. Przykładowo, jeśli masz pieniądze, nawet będąc obecnym w tym miejscu, wydając pieniądze, ty możesz sprawić, że rzeczy będą zrobione. Pieniądze będą działać dla ciebie. Podobnie Kryszna, będąc wszechmocnym, on może wziąć, przyjąć twoją służbę poprzez swojego agenta, poprzez swoją moc. A moc znaczy Shakti. Kryszna i jego moc to nie jest odmienne. Kryszna dzięki swojej bezprzyczynowej łasce, on pojawia się przed wami w taki sposób, w którym możesz go dotknąć, możesz go trzymać, możesz go ubrać, możesz dać jemu coś. To jest łaska Kryszny. To nie jest czczenie idola. Dlatego jest to zakazane. Nie myśl, że to jest idol. Dalej, Pradyumna. Tak, Bhagavad Gita, czy jakiekolwiek autentyczne, dźwiękowa reprezentacja, czy jakiekolwiek pisma autentyczne, dźwiękowa reprezentacja Pana, jest również inkarnacją Pana. Nie ma różnicy pomiędzy reprezentacją dźwiękową Pana i Panem osobiście. Ktoś może uzyskać tą samą korzyść z Bhagavad Gita, tak jak Arjuna uzyskał osobiście, towarzysząc z Panem. Ty możesz uzyskać tą samą korzyść jak Arjuna, czytając Bhagavad Gita. Ludzie mówią, że Arjuna był oświecony, ponieważ Kryszna był przed nim. Ale Kryszna jest obecny przed wami również w swoich słowach, w swojej reprezentacji dźwiękowej.
Tak jak mantra Hare Krishna, imię Kryszny, ono nie jest różne od Kryszny. Tutaj w świecie materialnym imię i osoba tej osoby są odmienne, ponieważ to jest materialne. Jeśli chcesz wody, ta substancja wody czy woda, to jest odmienne od imienia. Ty nie możesz ugasić swojego pragnienia jedynie intonując woda, woda, to nie jest możliwe, ponieważ to jest materialne. Ale możesz zrealizować najwyższą osobę Boga, intonując mantrę Hare Krishna. To jest znaczenie duchowe i materialne. Inaczej, jak ludzie są zadowoleni jedynie intonując mantrę Hare Krishna? Niech intonują jakieś inne imię materialne. Nie. Nie możesz intonować więcej niż 3 razy. Wtedy będziesz zmęczony. Ale ty możesz intonować Mahamantrę Hare Krishna setki i miliony lat. Nadal nie będziesz czuł zmęczenia. Taka jest różnica. Dlatego jego imię i on nie są różni. Abhinata, Navachintamani Krishna, Chaitanya Rasavigra, Purva Suddha Nitta Mukta, Abhinata, Nama Namina, to jest instrukcja pism. Nama, święte imię Kryszny jest Abhinna. Nie jest różne od Kryszny. Krishna, Navachinta, Purva Suddha, pełne. Kompletne. Nie, że trochę mniejsze. Nie. Pełne. I niezanieczyszczone. Tak, Kryszna jest niezanieczyszczony. Podobnie jego imię jest również niezanieczyszczone. Wieczne. Jak Kryszna jest wieczny, imię jest również wieczne. Ponieważ nie są różne jedne od drugiego. Najważniejszym słowem jest desha, czas i przestrzeń. Bhagavad Gita, ponieważ nie różna od Kryszny. Jak Kryszna jest wszędzie, podobnie Bhagavad Gita może być doceniona w każdym kraju, o każdej porze, w wszelkich okolicznościach, to jest. Jest hrittapa. Hritt znaczy serce. Hrittapa znaczy. Prawdziwym znaczeniem jest temperatura. Czy temperatura. Tak, agni tapa. Agni oznacza ogień, a tapa ma temperaturę. Dlatego w pewnym stopniu ty możesz to tolerować, jeżeli jest określona temperatura. Ale kiedy stopień temperatury, tak w Indiach, mamy temperaturę w lecie 120 stopni. Tutaj, tak jak w waszym kraju, temperatura jest niższa. W innym kraju temperatura na wschodzie temperatura jest 135 stopni w krajach arabskich. Są 3 tapa. 3 rodzaje nieszczęsnych warunków tego świata materialnego. Tu również może być przyjęte tapa. Tapa znaczy cierpienie, nadmierne ciepło i zimno. To jest nazywane tapa. Więc nauki Bhagavad Gita, my zawsze cierpimy w sercu, jak Narottamdas Thakur mówi, Bishaya Bishanale Dibanisi Hia Jole. Bishaya oznacza materialną radość. To jest tak jak trucizna. Im bardziej jesteśmy uwikłani w materialną radość, tam nie ma radości, to jest cierpienie.
ale my przyjmujemy cierpienie jako radość. Tak jak w tej zimie okrywamy siebie bardzo wspaniale swetrami, płaszczami. To jest tylko takie zredukowanie cierpienia. Ale człowiek, który ma wspaniały płaszcz i sweter, on myśli, że się cieszy. To jest maja. On zapomniał, że on jedynie próbuje zneutralizować cierpienie. Faktycznie on cierpi. Ale posiadając wspaniały płaszcz czy wspaniałe miejsce, on myśli, że się cieszy. Jest to głupotą. To jest nazywane maja. Tam nie ma radości w tym świecie materialnym. Jedynie my próbujemy zneutralizować cierpienie. Ta neutralizacja cierpienia, my przyjmujemy to jako radość. Ten świat materialny znaczy, ty musisz cierpieć. Taka jest sytuacja w tym świecie materialnym. Inaczej, dlaczego ty przyszedłeś do tego świata materialnego? Tak w więzieniu. Jak możesz oczekiwać tam radości? Ale osoba, przykładowo wielki polityk, jest umieszczony w więzieniu i on otrzymuje bardzo wspaniałe, wygodne to pomieszczenie i wszystko, ale jest w więzieniu. Ale myśli, że się cieszy. On zapomina, że jest w więzieniu. On jest w więzieniu. Jest to nazywane ignorancją, mają. On cierpi i on przyjmuje. Tak jak świnia, ona je odchody, ale myśli, że się cieszy. I to tak się dzieje. W ten sposób ocean cierpień. Im bardziej chcemy się cieszyć, tym bardziej cierpienie wchodzi. Więcej cierpienia. Możecie zrozumieć. Tak jak teraz mamy ten samochód. Samochód bez konia. Ale jest problem teraz. Oni myślą, jeśli nie będzie paliwa, wtedy co się zdarzy? To jest materialna egzystencja. Niepokój. Ten niepokój jest cierpieniem. Co się zdarzy? Co się zdarzy? To jest materialna egzystencja. Zawsze pełni niepokoju. To jest życie materialne. Narottam Das Thakur mówi, że serce płonie z powodu tej materialnej egzystencji. Ale ja nie próbuję znaleźć środków, dzięki którym mogę się z tego wydostać. Lekarstwem jest to, Hari, Krishna, nauki Krishny, imię Krishny, chwały Krishny, to jest prawdziwe lekarstwo, ale my nie mamy atrakcji do tych rzeczy, my jedynie próbujemy zneutralizować cierpienie i przyjmujemy tę neutralizację jako radość. Bhagavad Gita. Faktycznie, jeśli chcemy cieszyć się życiem, wtedy powinniśmy przyjąć instrukcję Bhagavad Gita, Kryszny. Powinniśmy intonować mantrę Hare Krishna. To da nam uwolnienie z tego płonącego ognia. Jest to jedyny sposób. Inaczej, kiedy Arjuna był tak bardzo zaniepokojony z powodu nieobecności Kryszny, on jedynie pamiętał instrukcje Kryszny, które on przyjął na polu bitewnym Kurukshetra. Dziękuję wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Acharya Deva.